Goonies to film z 1985 roku w reżyserii Richarda Donnera na podstawie scenariusza Chrisa Columbusa, późniejszego reżysera Kevina Samego w domu. I co można tu powiedzieć? Można powiedzieć tyle, że jest to kolejny film, który w ogóle ma status kultowego i niezapomnianego, a ja jakoś widzę już te pęknięcia na którymś z etapów. Dalej będę się starał po prostu powiedzieć, o co dokładnie mi chodzi. Ogólnie wiadomo, chyba większości sympatyków kina, że producentem tego filmu był Steven Spielberg i on miał w ten film bardzo duży wkład. Prawdopodobnie to on wybrał Donnera na stanowisko reżysera, a Chrisa Columbusa na scenarzystę. Ale teraz o fabule. Goonies to grupa młodych dzieciaków, którzy wyruszają, żeby odnaleźć skarb jednookiego Williego, a jeszcze większą motywacją, żeby to zrobić, jest chęć uratowania się przed przeprowadzką tychże dzieciaków ze swojego kochanego miasteczka i sądzą, że jeśli odnajdą skarb, nie będą się musiały z niego wyprowadzać. Mam tutaj grupkę charakterystycznych dzieciaków, tego nie można zanegować. Mikiego Walsha, jakby głównego wybijającego się z grupki dzieciaków granego przez Shauna Austina. Mamy grubego, granego przez Jeffa Coena, czy jadaczkę, którego wciela się Corey Feldman. Ale też w tym filmie oczywiście zaczyna swoją, no można powiedzieć już teraz naprawdę bardzo dużą karierę aktorską Josh Brolin, Thanos chociażby z Avengers, czy Joe Pantoliano, który jest niesamowicie charakterystyczny. To ten gość grał Cyphera w Matrixie, czy Kapitana Howarda w Bad Boys. I co muszę powiedzieć też, że jak oglądałem go w czasach kaset wideo i tego typu rzeczy, to podobał mi się bardzo. I pod tym względem jest to nietypowy film, bo on ma największy zjazd od czasów mojego dzieciństwa. W moich oczach po prostu w niektórych momentach lekko się sypie, a poza tym mam poczucie takiej lekkiej żenady i wielu niepotrzebnych ekspozycji, które już teraz moim zdaniem kłują po oczach i ciężko tego nie zauważyć, naprawdę ciężko. Ale o co mi jeszcze konkretniej chodzi? No chociażby w momencie, kiedy nasza grupka dzieciaków jest już jakby w podziemiach, w tunelu prowadzącym do tego skarbu i gdy jest jakieś niebezpieczeństwo, na przykład gdy jest jakaś pułapka na nich zastawiona i coś się dzieje naokoło nich, oni to muszą powiedzieć, że coś się dzieje. To i tak ekspozycja dzisiaj razi po oczach. I to nie jest na przykład jeden czy dwa momenty, tylko to są, że tak powiem, ciągi momentów, gdzie któryś z dzieciaków mówi widzowi, tak jakby ten sam nie widział, albo inni bohaterowie z grupy, że coś się dzieje dookoła nich. Tak się nie kręci filmów. Według mnie tak się nie opowiada filmów przygodowych. Nie w ten sposób. Dlaczego na przykład super działa taki Park Jurajski? Bo tam Spielberg, ale on to reżyserował, więc miał nad tym kontrolę absolutną. Wiedział, jak to się robi. Pokazał to, jak wygląda mistrzostwo narracji w opowiadaniu filmu przygodowego. I tutaj według mnie Donner nie czuje tego. Nie ma tego feelingu, co Spielberg. Zresztą oczywiście nie każdy go może mieć, bo Spielberg to, jak już powiedziałem niedawno przy raporcie mniejszości, to geniusz reżyserii. Ale jednak jeśli dajesz facetowi do wyreżyserowania film przygodowy, to musi jakieś o tym gatunku pojęcie mieć, większe pojęcie. No a Donner do wyreżyserowania tego filmu zrobił Supermana, to film jest science fiction bardziej, akcja science fiction niż film przygodowy. Zrobił horror Omen, klasyk klasyków, jeśli chodzi o horror oczywiście, ale horror to też film przygodowy, prawda? I zaraz później nakręci film, który zdecydowanie lepiej czuł i znał się, miał do tego dryk, czyli serię Zabójczą Broń rozpocznie. Wreszcie chyba to był jego kolejny film po Goonies. I tu pokazał klasę, ale w filmie przygodowym, nie wiem, zgrzytów większych jest tutaj kilka. Nie mówię, że ten film jest oparty na samych zgrzytach, bo byłby słaby, nie nadający się do niczego. On jest sam w sobie niezły, ale dzisiaj ja go oglądam z takim, aha, dobra, no tak się to się dzieje, tam to się dzieje. A w niektórych momentach takie zażenowanie, że akurat jest scena tak pokazana, a nie inaczej. Muszę się tutaj też jednak przyczepić do grupki tych bohaterów. Dziecięcy aktorzy w tym filmie, wtedy kiedy oczywiście jeszcze byli dzieciakami, w niektórych momentach po prostu są za bardzo. Wiem, że to być może zbyt duże wymaganie, żeby już takie młode osoby wiedziały, na czym polega aktorstwo, prawda? Bo to nie jest prosta rzecz.
ale no po prostu w niektórych momentach są za bardzo, grają za bardzo, szczególnie w końcowych scenach filmu. To już jest jakiś taki, nie wiem, chaos się z tego wszystkiego wyłania. Są to takie sceny chaotyczne. Końcówka, tak jak mówię, scena, kiedy odnajdują statek jednookiego Williego i opuszczają go tam po walce z przestępczą rodziną Fratellich. I zobrazowanie tego, i jak to się odbywa, jak oni uciekają przed tą niby złowieszczą rodzinką, jest bardzo naciągane. Ta cała mama Fratelli, grana przez Anne Ramsey, w ogóle ich przepuszcza, nie stanowi dla nich jakiejś przeszkody, żeby sobie normalnie wyskoczyli z tego okrętu do wody, żeby uciekli w sposób swobodny. Widać, że im specjalnie przeszkadzała, żeby fabuła poszła do przodu. I tu jest więcej takich przypadków. Ale jak człowiek się zastanowi, to wychodzi na to, że to tak nie powinno wyglądać. Że na przykład, kiedy jest pułapka z graniem odpowiednich nut i gdy bohaterka zagra fałszywą nutę, kawałek ziemi się usuwa, w ogóle na dół spada i jakby wyodrębnia naszą grupę na jednym małym fragmencie podłoża, a reszta po prostu zostaje rozwalona na kawałki, przestaje istnieć jakieś miejsce łączące, jakieś inne obszary, to później się okazuje, że wyrwa w podłożu nie jest przeszkodą do tego, żeby Fratelli mogli dalej ich ścigać, bo cały czas naszą grupkę ściga ta rodzinka. Więc no, to się nie tak robi. Jeśli jest pułapka, ona została jakoś pokonana, ale wcześniej działała do pewnego momentu, to nie stosuje się chwytu, że później to już nie jest pułapka, tylko normalnie przychodzimy na to do porządku dziennego i sprawiamy to, że przez tą pułapkę przechodzą ludzie, którzy przez nią przejść nie powinni, bo nie mieli prawa tam się w ogóle dostać. I to jest ten problem. A już moment, w którym jeden z tej rodziny Fratelli, słoń grany przez Johna Matuszaka, ten, który ma głowę w kształcie takiej trochę przytępionej marchewki, tak jest ucharakteryzowany. I gdy on okazuje się, że jest, wcześniej się okazuje, ale on jest po dobrej stronie mocy i pomaga naszym dzieciakom wyjść z opresji na okręcie Williego, rozdziela swoją koszulkę, tam logo Supermana i muzyka z filmu właśnie Donnera. No to jest już takie, że tak powiem, samo uwielbienie Donnera dla własnego filmu, że nie wiem, czy mi to tutaj gra nawet w małym stopniu. Chyba nie, po prostu to jest takie, to jest taka straszna tania zagrywka i nie podoba mi się to teraz, gdy teraz to oglądam. Także no Goonies jest w mojej opinii filmem, ewenementem pod tym względem, że zalicza taki nietypowy, bo naprawdę mam bardzo, bardzo mało takich filmów, które lubiłem, bardzo lubiłem za dzieciaka, a teraz za bardzo nie da się ich oglądać, czy ogląda się je bardzo mocno średnio, ale Goonies jest takim filmem. Czy mogę go oglądać w miarę strawiając go, ale nie rozumiem za bardzo tych, którzy uważają, że ten film broni się do dzisiaj w stopniu bardzo zadowalającym. Moim zdaniem broni się tylko nieźle. Broni się tym, że jest to film, w którym coś odkrywamy. Odkrywamy miejsca i śledzimy bohaterów i pułapki spełniają rolę takiej możliwości, że naszym bohaterom nie uda się osiągnąć celu. To dążenie do celu przez bohaterów i taka niepewność, czy ten skarb istnieje, czy nie. To są największe magnesy tego filmu. Tak teraz mi się wydaje, że gdyby ten scenariusz, który był, który napisał Chris Columbus, wyreżyserował sam Spielberg, a nie wziął trochę takiego jakby pośrednika Donnera do zrobienia tego filmu, no to on miałby dużo większą moc rażenia niż ma dzisiaj. Dzisiaj, powtarzam, nie w 86, 7, 8 roku, tylko dzisiaj, w 2024. I kolejna taka scena, która bardziej tak przyprawia człowieka o takie, że nie zażenowanie, ale uczucie, że to ta scena była niepotrzebna. Że to była taka scena z innego filmu. Mam mianowicie na myśli tą scenę, kiedy jedna z tych dziewczyn z grupy zamiast brata tego wybijającego się bohatera Mike'ego Walsha, Brandona Walsha, cały jego brata Mike'ego. Oczywiście go nie widzi, ale ta scena jest cała podbudowana. Powiedziałbym, no, dwuminutowa scena, kiedy jest pod tą scenę, jest takie podłoże zrobione, tak jakby ona miała znaczenie dla fabuły tego filmu, a nie ma znaczenia dla fabuły. A zostaje podbudowana tak, jakby miała znaczenie, już się powtarzam, ale ta scena mogłaby być w filmie po prostu o nastolatkach. Może nie American Pie, bo aż tak to nie, ale z jakiegoś takiego filmu po prostu dla nastolatków, a takiego stricte dla nastolatków. Jakieś tanie romanse czy coś takiego. No, ta scena jest dokładnie z czegoś takiego, z takiego porządku wzięta i to zgrzyta, w mojej opinii, ale no, mnie to bawiło wcześniej, a teraz to już nie bawi, niestety. Także no, film ma kilka poważniejszych minusów. Ma też te plusy, o których mówiłem.
ogólnie dalej się go nieźle ogląda, ale zostawia szczególnie pod względem reżyserskim bardzo dużo do życzenia. Także seria, jak widać, filmów, które ogół bardzo lubi, ja niekoniecznie jest kontynuowana i mówię od razu, że będzie dalej. I w następnym odcinku też będzie właśnie tego typu film. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia. Siemano.